Omówiliśmy kilka nowych koncepcji w tym rozdziale. Po pierwsze, każda klasa ma niejawny interfejs klasy i ten interfejs składa się z właściwości i metod, które są publiczne w klasie. W tym rozdziale chcieliśmy zbudować usługę logowania. Chcieliśmy, aby ta usługa logowania działała z obiektami z dowolnej klasy, która chciałaby obsługiwać logowanie, ale okazało się, że usługa logowania nie może wywoływać metod na kliencie lub na klasie produktu bez znajomości każdego typu i uzyskiwania dostępu do tego typu za pośrednictwem interfejsu klasy. To nie było dobre rozwiązanie. Uogólniona usługa logowania nie musi wiedzieć, jak pracować z każdym typem klasy w aplikacji. Zamiast tego stwierdziliśmy, że możemy używać interfejsów, więc zdefiniowaliśmy interfejs o nazwie iLogowanie i zdefiniowaliśmy jednego członka w tym interfejsie o nazwie log, czyli metoda log, który zwraca ciąg znaków, czyli string. Interfejs może zawierać oczywiście dowolną liczbę innych elementów i interfejs nie zawiera żadnego kodu do wykonania operacji logowania. Następnie zaimplementowaliśmy interfejs iLogowania w klasie klienta, dodaliśmy interfejs do sygnatury klasy klienta i zaimplementowaliśmy metodę log w klasie klienta zgodnie z definicją w interfejsie iLogowanie. Metoda log w klasie klienta musiała mieć sygnaturę dokładnie dopasowaną do zdefiniowanej w interfejsie. Następnie zaimplementowaliśmy interfejs iLogowanie również w klasie produktów przy użyciu dokładnie tej samej techniki. Usługa logowania może następnie wywołać metodę log w klasie klienta i w klasie produktu za pomocą interfejsu iLogowanie. Usługa logowania nie musi wiedzieć nic o podstawowych typach, czy to klientów, czy to typach produktów. Korzystając z interfejsów, możemy zdefiniować metodę log z tym samym podpisem i różnymi implementacjami. I to demonstruje polimorfizm oparty na interfejsie. Jedna metoda, wiele implementacji w różnych klasach. Teraz, gdy umiesz definiować i implementować interfejsy, możesz tworzyć ogólne usługi i używać interfejsów, aby inne klasy w Twojej aplikacji mogły uczestniczyć w tych usługach. Możecie zobaczyć wykorzystanie interfejsów w wielu miejscach, w tym w samym .NET i w wielu wzorcach projektowych. Cześć, nazywam się Mariusz Jurczenko i zapraszam na kurs z serii Programista C#, w którym omówię zasady i praktyki programowania obiektowego. Kurs zapewni Ci solidne podstawy w programowaniu obiektowym, pomagając w tworzeniu aplikacji. Język C# jest nowoczesnym, zorientowanym obiektowo językiem programowania, więc im więcej będziesz wiedzieć o obiektowych koncepcjach programistycznych, tym bardziej możesz wykorzystać wszystkie funkcje języka C# do tworzenia dobrze zaprojektowanych i testowalnych aplikacji. Programowanie obiektowe jest obecnie podstawą wielu podejść do projektowania aplikacji. Chcesz napisać czysty kod? Pierwszym krokiem w pisaniu czystego kodu jest uporządkowanie kodu na odpowiednie klasy przy użyciu technik programowania obiektowego. Chcesz bronić swojego kodu przed błędami, zarówno teraz, jak i w przyszłości? Pierwszym krokiem w integracji technik kodowania obronnego z aplikacją jest uporządkowanie kodu na odpowiednie klasy za pomocą technik programowania obiektowego. Chcesz użyć iteracyjnego lub zwinnego podejścia do budowania swojego oprogramowania? Pierwszym krokiem w kierunku zastosowania iteracyjnego lub zwinnego podejścia programistycznego jest uporządkowanie kodu na odpowiednie klasy przy użyciu technik programowania obiektowego. Potrzebujesz zbudować dobre API lub interfejs programowania aplikacji dla swojej aplikacji? No oczywiście tak, jeśli budujesz oprogramowanie, no to zawsze szef chce API, chociaż prawdopodobnie nie wie, co to jest. Po prostu każda fajna aplikacja zapewnia teraz API i pierwszym krokiem w budowaniu dobrego API jest uporządkowanie kodu na odpowiednie klasy przy użyciu technik programowania obiektowego. Chcesz zrozumieć i wdrożyć wzorce projektowe?
Wzorce projektowe są oparte na koncepcjach programowania obiektowego. Chcesz korzystać z zasad projektowania oparte na domenie? Oparte jest na obiektowych koncepcjach programistycznych. Chcesz zbudować fajną aplikację Microsoft Windows? Pierwszym krokiem do zbudowania aplikacji Windows jest uporządkowanie kodu na odpowiednie klasy przy użyciu technik programowania obiektowego. Zrozumienie i stosowanie technik programowania obiektowego jest podstawą wielu innych podejść, najlepszych praktyk, wzorców i architektur. Rozpocznijmy naszą podróż w programowanie obiektowe. Dwa podstawowe słowa w programowaniu obiektowym to klasa i obiekt. Choć często używa się ich zamiennie, mówiąc o programowaniu zorientowanym obiektowo, to podczas budowania aplikacji to nie jest to samo. Klasa to kod. Tutaj możesz zobaczyć przykładową klasę. Kod naszej klasy klienta. Zwróć uwagę na słowo kluczowe class. Klasa ma właściwości takie jak imię, nazwisko, e-mail, identyfikator, ID. Właściwości definiują dane zarządzane przez klasę. Klasa ma również funkcję sprawdź. Funkcje definiują akcje lub zachowania zarządzane przez klasę. I w programowaniu obiektowym funkcje te są nazywane metodami. Razem właściwości i metody klasy definiują członków klasy. I podczas kodowania budujesz klasy z odpowiednimi członkami, to znaczy z ich właściwościami i metodami. Podstawowym celem klasy jest dostarczenie definicji dla określonego typu obiektu, więc ta klasa zapewnia obiekt typu klient, który może pracować z danymi klienta i wykonywać operacje klienta, takie jak w tym przypadku metoda sprawdź. Obiekt jest instancją klasy. Jest tworzony przy użyciu słówka kluczowego new w języku C# i ta składnia tworzy nową instancję klasy klient. Ta instancja jest obiektem, to sobie zapamiętajmy. Instancja klasy to jest obiekt i zmienna następnie odwołuje się do wynikowego obiektu. Stąd jest często nazywana zmienną obiektową. W tym przykładzie obiekt klasy klienta reprezentuje określonego klienta. Za pomocą tej zmiennej można pobrać lub ustawić dowolne właściwości określone w klasie. Zmienna obiektowa utrzymuje stan obiektu, co oznacza, że zachowuje wartości jego właściwości. Można również użyć zmiennej obiektu do wywołania dowolnej metody zidentyfikowanej w klasie. W takim przypadku metoda sprawdź jest wywoływana dla konkretnego obiektu klienta. Obiekty istnieją tylko w środowisku wykonawczym. Gdy aplikacja się zakończy, obiekt zniknie. Dowolny stan obiektu zniknął, chyba że był przechowywany gdzieś w bazie danych, ale klasa nadal istnieje, ponieważ klasa jest zdefiniowana w kodzie. A co z terminem obiekt biznesowy? Możesz usłyszeć lub przeczytać coś w stylu: musimy zdefiniować obiekt biznesowy. Myląco termin obiekt biznesowy zwykle odnosi się do klasy. W większości przypadków dotyczy to klas zdefiniowanych dla rozwiązania problemu biznesowego, na przykład naszej klasy klienta. Tak więc klasa klienta może być określana jako obiekt biznesowy. W tym kontekście obiekt biznesowy nie jest wcale obiektem, to jest klasa. Zatem obiekt nie jest klasą, ale obiekt biznesowy często odnosi się do klasy. Tak, to może wydawać się troszkę niespójne. Kiedy identyfikujesz i projektujesz klasy, tak naprawdę nie ma znaczenia, jak je nazywasz, o ile jest jasne, że po rozpoczęciu kodowania budujesz klasy. Wspólną metaforą rozumienia klasy względem obiektu jest narzędzie do wycinania ciasteczek. Klasa definiuje właściwości i działania dla wszystkich tworzonych z niej obiektów, podobnych do tego narzędzia do wycinania ciasteczek, co widzimy na slajdzie. Ciasteczka utworzone za pomocą tego narzędzia do wycinania ciasteczek mogą mieć różne kolory i dekoracje oraz jakieś metody. Następnie można użyć narzędzia do wycinania ciasteczek do tworzenia instancji właśnie, z których każda jest obiektem. Tak jak z ciasta, za pomocą foremki wycinamy ciasteczka, obiekty ciasteczek.
Każdy obiekt definiuje własne wartości dla właściwości, więc pierwszy obiekt z ciasteczkiem będzie miał swoje właściwości, drugi obiekt swoje i tak dalej. Głównym punktem wyjścia z tej metafory jest to, że klasa zapewnia definicję typu obiektu, określa właściwości i działania odpowiednie dla rzeczy, w tym przypadku dla ciasteczek. Po zdefiniowaniu klasy możemy utworzyć dowolną liczbę unikalnych obiektów z tej klasy. W tym przypadku tworzymy ciasteczka. Każdy obiekt jest tworzony jako instancja klasy. Każdy ma własne wartości dla właściwości oraz każdy obiekt może wykonać określone akcje. Porozmawiajmy jeszcze w tym momencie o jednym terminie, pojęciu, entity. Entity, czyli byt, jednostka, encja. Powiedzieliśmy, że klasa definiuje właściwości i działania odpowiednie dla danej rzeczy, w tym przypadku dla ciasteczek. Przywołanie każdej z rzeczy, dla której chcemy stworzyć klasę, jest trochę nieprecyzyjne, więc wspólnym terminem jest tutaj entity. Encja. Jeśli jesteś zaznajomiony z projektowaniem bazy danych, to ten sam termin jest używany w tym samym kontekście, aby zdefiniować rzeczy, które są wystarczająco istotne, aby je rozważyć. To samo w tym przypadku. Wszystko, co pochodzi z świata realnego, które jest na tyle znaczące, istotne, że może to reprezentować klasę w aplikacji, nazywa się entity. Encja. Zauważ, że użycie pojęcia entity, encji, nie ma nic wspólnego z entity framework, chociaż entity framework używa także terminu entity do zdefiniowania istotnych rzeczy. Zobaczmy teraz te terminy razem za pomocą przykładu. Powiedzmy, że budujemy system zarządzania klientami. Z nazwy aplikacji wynikałoby, że klient byłby podmiotem, czyli entity. Encją. Jest to wystarczająco ważne, aby rozważyć go jako klasę. Po analizie stwierdzamy, że rzeczywiście powinna istnieć klasa klienta, która posiada właściwości imię, nazwisko oraz metodę idź. I podczas wykonywania aplikacji użytkownik może zażądać wszystkich klientów o imieniu zaczynającym się na MA. I aplikacja może więc utworzyć trzy wystąpienia klasy klienta. Jedno wystąpienie dla Marcina, drugie dla Mateusza i trzecie dla Marka. To są nasze trzy obiekty stworzone z klasy klienta. Marcin, Mateusz i Marek. Są obiektami klientów. Są to instancje klasy klienta i jedna lub dwie lub trzy z nich mogą wykonać metodę idź. Teraz, gdy znamy różnicę między obiektem a klasą, określmy, czym jest programowanie obiektowe. Czym jest programowanie obiektowe lub OOP, jak niektórzy to nazywają. Programowanie obiektowe to podejście do projektowania i budowania aplikacji, które są elastyczne, dobrze zaprojektowane, naturalne, testowalne, skupiające się na obiektach, które współdziałają ze sobą w sposób czysty. I aby zbudować aplikację zgodnie z technikami programowania obiektowego, zacznij od identyfikacji klas dla wymagań systemu lub specyfikacji. I programowanie obiektowe reprezentuje encję i koncepcję aplikacji jako zbiór klas. Każda klasa ma właściwości, które definiują dane, którymi zarządzać będzie każdy obiekt. I każda klasa ma metody, które są działaniami i zachowaniami, które może wykonać każdy obiekt. Następnie przeanalizuj zidentyfikowane klasy i oddziel je w zależności od potrzeb, od obowiązków. Programowanie obiektowe koncentruje się na logicznym rozdzieleniu obowiązków aplikacji na poszczególne klasy. Chodzi o to, że aplikacja powinna zostać rozłożona na części z minimalnym nakładaniem się funkcjonalności i każda klasa ma jeden cel i wtedy łatwiej jest napisać, przetestować i później znaleźć tę klasę, gdy trzeba ją zaktualizować lub rozszerzyć. I to sprawia, że nasz kod jest wtedy łatwiejszy do modyfikacji i dostosowania do nowych wymagań i do przyszłych wymagań. Możesz usłyszeć nazywane to jako zasada rozdzielenia zadań lub podział
odpowiedzialności, z angielskiego separation of concern. Żadna klasa nie jest samotną wyspą. Programowanie obiektowe obejmuje zrozumienie relacji między klasami. Relacje między klasami definiują sposób, w jaki utworzone obiekty z tych klas mogą współpracować ze sobą w celu wykonania jakichś operacji w naszej aplikacji. A jednym z kluczowych celów programowania obiektowego jest ponowne użycie poprzez wyodrębnienie podobieństwa między zestawami klas do oddzielnej klasy. Dzięki temu masz więcej kodu wielokrotnego użytku, a nowe, rozbudowane klasy ponownie wykorzystują istniejące, sprawdzone klasy, co nie tylko skraca czas opracowywania klasy, ale także prowadzi do bardziej niezawodnych aplikacji. I ten kurs przeprowadzi Cię przez każde z tych zadań. Chociaż tu jest to pokazane jako zestaw kroków, to programowanie obiektowe jest procesem iteracyjnym, ciągłym. Możesz zidentyfikować kilka klas, oddzielić niektóre obowiązki i następnie znaleźć i zidentyfikować kolejne klasy. Możesz zdefiniować niektóre relacje i odkryć, że musisz oddzielić więcej obowiązków i tak dalej. Ten proces jest powtarzalny, iteracyjny. Kurs ten zakłada podstawową znajomość języka C#. Jeśli nie znasz, rozważ oglądanie mojego kursu Fundamenty programowania w języku C#, który jest również tutaj dostępny. Jeśli znasz choć trochę C# i czujesz się z nim komfortowo, no to jesteśmy gotowi do pracy. Ten kurs poprowadzi Cię przez proces budowania obiektowego kodu w języku C#, przechodząc przez każde obiektowe zadanie programistyczne. Większość projektów zaczyna się od słów. Czy możesz zbudować system do zarządzania na przykład naszymi klientami, który pomógłby nam śledzić naszych klientów, zamówienia, które składają nasi klienci? A może, czy możesz zaktualizować nasz istniejący system, który mamy, aby wprowadzić nową funkcjonalność, aby śledzić na przykład budżet naszych klientów? A może po prostu musimy zmienić system, aby śledzić różne nasze produkty, które sprzedajemy w naszym sklepie. I te słowa mogą mieć postać specyfikacji, mogą mieć postać jakiejś prośby o zmianę, lub może to być jakiś zwykły e-mail, zwykła notatka. I ten kurs rozpoczyna się od zestawu wymagań biznesowych i prowadzi przez proces przekształcania tych wymagań biznesowych, tych słów, w zestaw dobrze zdefiniowanych klas, które będą potrzebne w naszej aplikacji. Następnie zbudujemy te klasy za pomocą języka C# i napiszemy kilka prostych, zautomatyzowanych testów kodu, aby przetestować te klasy, które utworzyliśmy. Przyjrzymy się oddzieleniu obowiązków tych klas na dodatkowe klasy i wtedy odpowiednio zmodyfikujemy kod naszej aplikacji. Następnie przyjrzymy się, jak ustalić relacje między naszymi klasami i znowu zmienimy nasz kod, aby wdrożyć te relacje. Jest to relacja, która określa, w jaki sposób obiekty z tych klas współpracują między sobą, aby wykonać określone operacje w naszej aplikacji. I siła programowania obiektowego leży w obietnicy ponownego użycia. I przyjrzymy się technikom wykorzystania ponownego użycia przy użyciu technik programowania obiektowego. Zmodyfikujemy kod naszej aplikacji, aby utworzyć klasę wielokrotnego użytku, a następnie oczywiście będziemy chcieli ponownie użyć tej klasy. Zrobimy również krok dalej i stworzymy komponent wielokrotnego użytku. Następnie przyjrzymy się definiowaniu i używaniu interfejsów. A interfejsy są integralną częścią platformy .NET. Interfejsy są używane w wielu wzorcach projektowych i interfejsy zapewniają czysty sposób interakcji aplikacji z innymi klasami, komponentami, innymi aplikacjami lub całymi systemami. I na koniec podsumujemy podstawowe zasady i praktyki przedstawione w tym kursie. Na koniec przyjrzymy się również kolejnym krokom, które możesz podjąć, aby pogłębić swoją wiedzę na temat programowania obiektowego i związanymi z nim technologiami. Po ukończeniu tego kursu będziesz miał solidne podstawy w zasadach i praktykach programowania obiektowego. Będziesz miał wiedzę, aby tworzyć aplikacje o jakości produkcyjnej.
Im więcej wiesz o obiektowych koncepcjach programowania, tym bardziej możesz wykorzystać funkcje języka C# do tworzenia naturalnych, elastycznych, testowalnych i dobrze zaprojektowalnych aplikacji. Zaczynajmy nasz kurs. Niezależnie od procesu rozwoju, każdy projekt zaczyna się od słów. Na przykład słowa takie jak: czy możemy zbudować system do zarządzania klientami naszej aplikacji, który na przykład pomoże śledzić naszych klientów i zamówienia składane przez naszych klientów. A może, czy możesz zaktualizować nasz obecny system, który by mógł śledzić również budżet naszych klientów. Lub po prostu musimy zmienić system, aby śledzić różne produkty, które mamy w naszym asortymencie. I te słowa mogą przyjść do nas w formie specyfikacji, w formie prośby o zmianę lub może jako zwykły e-mail. I ten rozdział pokazuje, jak wyodrębnić klasy z tych słów, jako pierwszy krok w budowaniu aplikacji zorientowanej obiektowo. Ten rozdział przenosi Cię krok po kroku od wymagań biznesowych do początkowego zestawu klas, które spełniają te wymagania biznesowe. Najpierw przeanalizujemy problem biznesowy. Zaczniemy od rzeczowników, aby zidentyfikować odpowiednie klasy w naszej aplikacji. Następnie określimy początkowy zestaw elementów klasy, czyli zestaw właściwości i metod dla każdej z naszych klas w aplikacji. I po drodze zidentyfikujemy 2 z 4 filarów programowania obiektowego. Filary definiują kluczowe cechy programowania obiektowego. Pierwsza cecha to abstrakcja, a druga kluczowa cecha programowania obiektowego to kapsułkowanie, enkapsulacja. Zauważ, że niektóre publikacje zawierają tylko 3 filary programowania obiektowego. Pomijają abstrakcję. To dlatego, że abstrakcja jest bardziej pojęciem. To bardziej sposób myślenia o naszych klasach, a nie prawdziwa technika programowania obiektowego. Będzie to jasne, ponieważ zdefiniujemy nasze abstrakcje w tym rozdziale. I przykład użyty w tym kursie tworzy nową aplikację. Wszystkie zasady, praktyki i techniki, które zobaczysz, będą również przydatne przy wdrażaniu nowych funkcji lub ulepszaniu istniejących aplikacji w Twojej firmie. Przejdźmy teraz do tego wyimaginowanego spotkania z ekspertem, abyśmy mogli zebrać nasze wymagania odnośnie systemu i zacząć pracę. I w tym momencie dostaliśmy wymagania biznesowe. Dostaliśmy prośbę lub specyfikację o nową funkcję w systemie związaną z problemem biznesowym firmy. A może po prostu dostaliśmy e-mail i oczekuje się od nas, że zamienimy te słowa w kod. A nie tylko w taki dowolny kod, ale kod, który jest czysty, zarządzany, chroniony, konserwowalny, rozszerzalny i testowalny. W którym miejscu więc zaczynamy? Jak widzieliśmy w ostatnim rozdziale, pierwszym krokiem do zbudowania aplikacji obiektowej jest identyfikacja klas. Zacznijmy więc od tego. Przyjrzyjmy się bliżej specyfikacji, którą dostaliśmy, czyli zmieńmy prośbę, tą co nam dano, i użyjmy jej do identyfikacji początkowego zestawu klas reprezentujących encje biznesowe. I następnie możemy zdefiniować odpowiednie właściwości i metody dla tych klas. Wyobraź to sobie. Zostajesz wezwany na spotkanie z jednym z szefów i jego personelem. I będą to Twoi eksperci w zakresie tematów, w zakresie zbierania wymagań. I będzie to na przykład wyglądało tak. Dziękujemy za dzisiejsze spotkanie z nami. Jak pewne wszyscy wiedzą, wszyscy już słyszeli, niedawno połączyliśmy się z firmą A i nasz system zarządzania klientami nie jest dobrze skonfigurowany do obsługi klientów i zamówień, które mamy teraz. I chcielibyśmy, abyś zbudował dla nas nowy system. I nazywamy to systemem zarządzania klientami firmy na przykład Kaczorek.
I nasz nowy system musi zarządzać klientami biznesowymi, mieszkalnymi, rządowymi i edukacyjnymi. Minimalnie musimy śledzić nazwisko klienta, imię, adres e-mail oraz adres domu i adres służbowy. Musi zarządzać zarówno naszymi obecnymi produktami, jak i produktami dostarczanymi przez firmę zewnętrzną. Musimy minimalnie śledzić oczywiście nazwę produktu, opis i aktualną cenę. I przyjmuje zamówienia od klientów przez internet lub przez nasz call center. No i minimalnie musimy śledzić datę zamówienia, adres wysyłki, produkty i zamówioną ilość. No i co my na to? No my możemy oczywiście powiedzieć, żaden problem czy coś podobnego. W porządku. Ten konkretny problem biznesowy jest nieco zbyt uproszczony oczywiście, ale definiuje komponent biznesowy, który możemy zbudować w ramach czasowych tego kursu i jest na tyle rozbudowany, złożony, że możemy zademonstrować wszystkie kluczowe zasady programowania obiektowego. I teraz, gdy mamy nasze wymagania, możemy je przeanalizować. Więc przeanalizujmy teraz wymagania. Wyodrębniając teraz klasy z tych słów, które usłyszeliśmy przed chwilą, najłatwiej jest zacząć od wyodrębnienia rzeczowników. Rzeczownik, no to jak wiemy, jest to osoba, miejsce, rzecz lub jakiś proces. I spójrz na każdy rzeczownik i ustal, czy należy go zdefiniować jako klasę. Patrząc na pierwszy wymóg, zarządzaj klientami biznesowymi, rządowymi, mieszkalnymi i edukacyjnymi, rzeczownik, który wyodrębnimy, to klient. Z drugiego wymagania zarządzaj zarówno naszymi obecnymi produktami, jak i produktami skonsolidowanych systemów. Rzeczownikiem jest oczywiście produkt. Trzeci wymóg, przyjmowanie zamówień od klientów online lub za pośrednictwem naszego call center, no to mówi nam o zamówieniach. I w tym przypadku każde wymaganie zidentyfikowało jedną klasę. Klasę klienta, klasę produktu i klasę zamówienie. Tak oczywiście nie zawsze jest. Niektóre wymagania mogą wskazywać wiele klas lub nie mieć żadnej klasy. My zidentyfikowaliśmy trzy klasy. Następnie musimy zidentyfikować odpowiednie właściwości i metody dla każdej z tych klas, które zidentyfikowaliśmy. Członkowie klasy definiują właściwości lub dane wymagane przez klasę oraz metody lub operacje, które może wykonać obiekt danej klasy. I oto są nasze klasy. Klasa klient, produkt i zamówienie. Zacznijmy może od klasy klienta. Przypomnijmy, że po spotkaniu z naszym ekspertem wiemy, że musimy śledzić imię, nazwisko, adres e-mail oraz adres domowy i służbowy każdego klienta. Jakie są więc właściwości klienta? No właściwościami klienta będzie w takim razie imię, nazwisko, adres e-mail, adres domowy i adres pracy. A dla klasy produktu musimy śledzić nazwę produktu, opis i aktualną cenę. Więc to będą właściwości dla produktu. Nazwa produktu, opis i aktualna cena. No na razie wszystko idzie bardzo sprawnie. No i została nam jeszcze klasa zamówienie. Przypomnijmy, co ustaliliśmy na spotkaniu. Musimy śledzić datę zamówienia, adres wysyłki oraz zamówione produkty i ilość. Jakie są więc właściwości klasy zamówienia? No oczywiście to będzie klient, data zamówienia, adres wysyłki, produkt i ilość. Poczekajmy. Coś jest nie tak z klasą zamówień. Używanie rzeczowników do określenia początkowego zestawu klas jest pomocne, ale zapewne to tylko punkt wyjścia. I przeglądanie właściwości i metod dla każdej
klasy pomaga wyjaśnić projekt i często ilustruje inne potencjalne klasy. W takim przypadku musimy śledzić klienta, datę zamówienia, adres wysyłki zamówienia, a następnie każdy zamówiony produkt i ilość. To nie ma za bardzo sensu wymagać oddzielnego zamówienia dla każdego produktu. Brzmi to tak, jakbyśmy potrzebowali innej klasy. Potrzebujemy klasy pozycja zamówienia. I tak jest znacznie lepiej. I teraz mamy klasę pozycja zamówienia, w której mamy produkt i ilość. I w tym momencie, gdy mamy właściwości, to co z metodami? No metody, jak już wiemy, definiują działania i zachowania odpowiednie dla konkretnej klasy. Stąd metody są nazywane za pomocą czasownika. Każdy obiekt utworzony z klasy może wykonywać działania i zachowania. Więc potrzebujemy kilka podstawowych metod dla każdej z naszych klas. Możemy dodać funkcję sprawdzania poprawności zwaliduj, aby upewnić się, że wprowadzono prawidłowe informacje. Więc dodajemy funkcję zwaliduj do każdej z naszych klas i w tym momencie każdy obiekt może wywołać tą metodę sprawdzania poprawności, metodę zwaliduj, aby upewnić się, że jej wartości są w poprawnym stanie. Dodamy również metodę pobierz do każdej z naszych klas, chociaż nie jest to wymagane, no to my się spodziewamy, że użytkownicy zapewne będą chcieli pracować z istniejącymi danymi. I dodamy również metodę zapisz. Ponownie nie jest to wymagane, ale wiemy, że użytkownicy na pewno będą oczekiwać od nas, aby mogli zapisać swoje dane. I w tym momencie mamy nasz początkowy zestaw klas wraz z naszymi właściwościami i metodami. Na tym etapie należy jeszcze pomyśleć i powinniśmy się zastanowić nad czasem. Łatwiej jest myśleć o liście klas i ich członkach w pewnym okresie czasu i wynikowa aplikacja będzie musiała pracować z tymi klasami poprzez jakiś potencjalnie długi okres czasu. Zastanówmy się więc nad naszymi klasami i członkami w miarę jak upływa ten okres czasu, w miarę upływu czasu. I może najpierw pomyślmy o klasie klient. Z biegiem czasu dane klienta mogą ulec zmianie. Nasz klient może zmienić swój adres e-mail, adres domowy lub służbowy, a nawet swoje nazwisko. I ważne jest, aby zastanowić się, czy aplikacja musi śledzić informacje historyczne. Patrząc na zamówienia, zauważ, że zamówienie ma własność dla adresu wysyłki i zapewnia to zachowanie adresu wysyłki w czasie, niezależnie od zmian wprowadzonych do klienta. Jeśli więc klient się zmieni, a następnie zadzwoni i zapyta o zamówienie, no to system zachowa adres wysyłki. A co z właściwościami produktu? W jaki sposób dane produktów zmieniają się w czasie i jak wpłyną na zamówienia i pozycję zamówienia? Czy można zaktualizować cenę produktu? Cóż, byłoby to problematyczne. Pozycja zamówienia odnosi się do produktu. Więc teraz możemy rozważyć taki scenariusz. Na przykład nasz klient Jacek składa zamówienie na nową klawiaturę. Jego zamówienie wynosi 49 zł. Następnie personel sklepu zmienia cenę na 59 zł. I ponieważ zamówienie dotyczy tylko produktu, to gdy Tomek dostaje e-mail z jego zamówieniem, cena wynosi wtedy 59 zł. To by oznaczało nieszczęśliwego naszego klienta, bo przecież nasz klient Jacek kupił klawiaturę za 49 zł. No i jak sobie radzić z takimi zmianami? Jedną z opcji jest dodanie innej klasy dla ceny, która śledziłaby cenę w czasie. I to pozwoliłoby ustalić cenę w dowolnym momencie w czasie.
Inną opcją jest śledzenie ceny zakupu w pozycji zamówienia. Gwarantuje to, że cena podana przy składaniu zamówienia jest ceną zakupu, niezależnie od zmian wprowadzonych na produkcie. No bo jak cena na produkcie się zmieni, no to nasza cena zakupu to będzie ta, po jakiej klient kupił. Czyli rozwiążemy ten problem również w ten sposób. I teraz pytanie, w jaki sposób najlepiej rozwiązać ten problem? Oczywiście możemy zadać pytanie naszym ekspertom i dla naszego modelu dodamy cenę zakupu do pozycji zamówienia. Podsumowując, zawsze dobrze jest poświęcić chwilkę i zastanowić się, jak czas wpłynie na Twoje klasy i członków Twojej klasy. Mówiąc o czasie, teraz jest dobry czas na wprowadzenie dwóch kolejnych pojęć: abstrakcja i enkapsulacja. Z wymagań biznesowych naszej aplikacji z pierwszej pozycji na liście zidentyfikowaliśmy klienta jako klasę. Ale kim jest klient w kontekście naszej aplikacji? Marcin Nowak jest klientem. Jest dyrektorem generalnym firmy, ma czarne włosy i brązowe oczy. Jest żonaty, ma powiedzmy dwoje dzieci i ma psa. No i na przykład codziennie jeździ metrem do pracy. I dla celów tego systemu zarządzania klientami większość tych informacji jest nieistotna. Możemy je oddzielić i skupić się tylko na cechach klienta odpowiednich dla naszych celów, dla celów naszej aplikacji. I w naszym przypadku dbamy tylko o imię i nazwisko każdego klienta oraz dane kontaktowe. Tak więc możemy sobie uprościć naszą rzeczywistość i myśleć o kliencie tylko w kategoriach kontaktu. Możemy zignorować wszystkie szczegóły, które nie odnoszą się do naszego systemu zarządzania klientami. To pozwala nam skupić się na tym, co jest ważne dla naszych celów, na tych istotnych cechach, które nas interesują. I to jest koncepcja abstrakcji. Zdefiniowanie odpowiednich klas poprzez skupienie się na tym, co jest ważne dla osiągnięcia określonego celu. No i gdybyśmy budowali system, który wysyłałby na przykład e-maile o produktach, które podobałyby się naszym klientom, no to zapewne w tym momencie określilibyśmy jakąś inną abstrakcję dla klasy klienta, która zawierałaby więcej informacji osobistych, więcej preferencji naszego klienta. No lub jeśli budujemy na przykład jakiegoś osobistego asystenta, no to wtedy możemy zdefiniować kolejną inną abstrakcję obejmującą na przykład rodzinę Tomka i sposób, w jaki pracuje. I teraz odnalezienie odpowiedniej abstrakcji dla klasy naszego klienta zależy po prostu od wymagań aplikacji, od tego, co chcemy osiągnąć w naszej aplikacji. Możesz myśleć o abstrakcji jako o procesie definiowania klas poprzez upraszczanie rzeczywistości, poprzez ignorowanie zbędnych, nieistotnych szczegółów i skupienia się na tym, co jest ważne dla określonego celu, co jest ważne po prostu dla celu, który ma spełniać nasza aplikacja. Abstrakcja polega na usunięciu tych zbędnych szczegółów w celu skupienia się na tym, co jest istotne dla danego zastosowania. Określenie odpowiedniej abstrakcji jest uważane za jeden z filarów lub kluczowych cech programowania obiektowego. Następnym filarem programowania obiektowego jest enkapsulacja. W przeciwieństwie do abstrakcji, która jest pojęciem, w zasadzie sposobem myślenia, enkapsulacja, czyli inaczej nazywana hermetyzacją, jest techniką. I enkapsulacja to sposób na ukrywanie lub hermetyzację danych i szczegółów implementacji w obrębie klasy, co powoduje ukrywanie złożoności. To duże koło reprezentuje tutaj klasę, w szczególności tutaj w tym wypadku klasę klienta. I pola danych, imię, nazwisko, adres e-mail, adres domowy, adres służbowy są ukryte w klasie. I żaden inny kod
nie ma dostępu do tych pól danych. A kod operacji, takich jak sprawdzanie poprawności, pobieranie i zapisywanie danych, jest również ukryty w naszej klasie i żaden inny kod spoza klasy nie może po prostu wskoczyć do tego kodu. I zaletą ukrywania tych danych i implementacji jest to, że żaden inny kod w aplikacji nie musi wiedzieć o tych szczegółach. W języku C# dane są narażone na działanie aplikacji za pomocą metod pobierających i ustawiających, czyli za pomocą metod getter i setter. Czyli to są właściwości getter i setter. I operacje są narażone na działanie aplikacji za pomocą metod. I ten odsłonięty zestaw metod oraz właściwości pobierających i ustawiających definiuje tak zwany interfejs klasy dla reszty aplikacji. O interfejsach porozmawiamy jeszcze później w tym kursie. Jeśli na przykład UI, czyli interfejs użytkownika, chce uzyskać dostęp do właściwości takich jak nazwa, musi wywołać procedurę pobierającą lub ustawiającą, getter lub setter. Getter pobiera wartość prywatnych danych, opcjonalnie manipuluje danymi i zwraca te dane. Setter natomiast opcjonalnie może sprawdzać poprawność wartości przychodzącej, a jeśli jest prawidłowa, no to aktualizuje prywatne dane. Zobaczymy to w akcji w następnym rozdziale. Każdy kod, który chce wykonać operację za pomocą kodu w klasie, musi wywołać metodę. I dostęp do danych klasy i kodu można uzyskać tylko za pośrednictwem interfejsu klasy. Enkapsulacja jest kluczową, podstawową zasadą, która umożliwia budowanie dużych, w pełni funkcjonalnych systemów poprzez przełamywanie złożonych operacji w kapsułkowane jednostki. Te kapsułkowane jednostki są definiowane za pomocą klas. I enkapsulacja pozwala obiektom w aplikacji współpracować ze sobą bez wiedzy każdego obiektu o szczegółach implementacji. Enkapsulacja ukrywa zarówno dane, jak i implementacje w obrębie naszej klasy. Ukrywanie danych ma oczywiście wiele zalet. Przede wszystkim chroni nasze dane. Żaden inny kod nie może modyfikować danych źródłowych, za wyjątkiem gettera i settera. I zapobiega to uszkodzeniu wartości obiektu przez inne obiekty. Możesz dodać kod do gettera, aby wykonać operację przed dostarczeniem danych. Na przykład możesz sprawdzić, czy użytkownik ma dostęp do określonego elementu danych. Możesz też dodać kod do settera, aby wykonać operację przed ustawieniem danych. Na przykład możesz poddać sprawdzanie poprawności, aby dane nigdy nie były ustawione na jakąś niepoprawną wartość. Ukrywanie szczegółów implementacji metody ma również wiele zalet. Pomaga zarządzać złożonością aplikacji, dzieląc ją na łatwe do zarządzania jednostki. Chroni to obiekty przed poznaniem szczegółów implementacji. Tylko klasa musi zrozumieć implementację. Kod jest łatwiejszy do modyfikowania i testowania, ponieważ implementacja jest zamknięta w jednym miejscu. Z tego powodu implementacja może zostać zmieniona bez wpływu na resztę aplikacji. I prawdziwy świat również tak działa. Na przykład, jeśli przejdziesz sobie do Allegro i będziesz chciał zamówić jakiś produkt, nie musisz wiedzieć nic o tym, gdzie i jak przechowywane są Twoje dane, ani w jaki sposób przetwarzane jest Twoje zamówienie. Musisz tylko wiedzieć, że możesz wybrać się do Allegro, wybrać produkt, który Cię interesuje, który chcesz kupić, podajesz swoje imię, nazwisko, adres dostawy i dane karty kredytowej, a Twoje zamówienie zostanie złożone. Budując klasy za pomocą właściwości i metod, po prostu enkapsulujesz logikę entity w ramach jednej jednostki kodu. I to jest nasza klasa. W tym rozdziale wykorzystaliśmy zestaw słów w postaci specyfikacji wymagań biznesowych celem identyfikacji początkowego zestawu klas dla naszej aplikacji.
Przeanalizowaliśmy po prostu problem biznesowy zdefiniowany w tych wymaganiach. I następnie rozpoczęliśmy od zidentyfikowania rzeczowników, aby zidentyfikować encje i określić, które encje powinny być zaimplementowane jako klasy naszej aplikacji. Przyjrzeliśmy się danym związanym z każdą klasą. Każdy istotny element danych zdefiniowaliśmy jako właściwość tych klas. Następnie przyjrzeliśmy się działaniom lub zachowaniom wymaganym przez każdą klasę. Więc zdefiniowaliśmy je jako metody w naszych klasach i właściwości i metody razem definiują odpowiednich członków dla klasy. I rezultatem naszego działania był początkowy zestaw klas. Po drodze zidentyfikowaliśmy dwa z czterech filarów programowania obiektowego. Abstrakcja opisuje jednostkę w prosty sposób, ignorując po prostu nieistotne szczegóły. Zmniejsza to złożoność systemu, koncentrując się tylko na tym, co jest ważne dla celów naszego konkretnego zastosowania. Drugim filarem jest enkapsulacja, która pozwala ukryć dane i implementację w klasie. Zobaczymy enkapsulację w akcji w następnym rozdziale. W tym momencie zrobiliśmy pierwszy krok w kierunku zastosowania programowania zorientowanego obiektowo, wykorzystując wymagania biznesowe do identyfikacji zestawu początkowego klas, ich właściwości i ich metod. Zanim przejdziemy do następnego kroku, zobaczmy, jak zaimplementować to, co mamy do tej pory w języku C#. Mam nadzieję, że podoba Ci się ten wykład i dziękuję za oglądanie. Cześć, jestem Mariusz i chciałbym szybko dać Ci tylko znać, że ten film, który właśnie oglądasz, jest częścią mojego kursu C# Podstawy Programowania Obiektowego. W tym kursie przeprowadzę Cię krok po kroku przez wszystkie aspekty programowania obiektowego, takie jak identyfikacja klas z wymagań biznesowych, budowanie klasy metody, rozdzielenie obowiązków, nawiązywanie relacji, wykorzystywanie ponownego użycia, budowanie komponentów wielokrotnego użytku, wprowadzenie do interfejsów. A jak jesteś ciekawy, co jest w każdym z tych rozdziałów, to rozwijasz sobie rozdział i możesz sprawdzić, co znajduje się w każdym rozdziale. Możesz skorzystać z tego kursu ze zniżką, klikając w link w opisie filmu. A jeśli nie jesteś zainteresowany, to nie ma problemu. Kontynuuj oglądanie, bo już za chwilę zaczynamy następny rozdział. Rozpoczynamy kolejny rozdział naszego kursu, który nosi nazwę Budowanie klasy. I ten rozdział będzie demonstrował sposób, w jaki będziemy budować klasy encji, które określiliśmy w poprzednim rozdziale. Są to klasy, które do tej pory określiliśmy w tym kursie. Jest to klasa klient, klasa produkt, klasa zamówienie i klasa pozycja zamówienia. I ten rozdział będzie zawierał demonstrację krok po kroku, pokazując, jak utworzyć i przetestować jedną z tych klas encji, klasę klienta. Natomiast kolejne klasy, takie jak produkt, zamówienie, pozycja zamówienia, będą następnie tworzone przy użyciu dokładnie tych samych technik. Ale zanim będziemy mogli budować nasze klasy, no to musimy ułożyć strukturę naszej aplikacji. Każda aplikacja, którą tworzymy lub którą będziemy tworzyć w przyszłości, ma swoją pewną podstawową strukturę. I większość dzisiejszych aplikacji jest zbudowana z warstwowej struktury. Chociaż nie jest to koncepcja programowania zorientowana obiektowo, to warstwowanie aplikacji jest kluczem do zdefiniowania struktury dowolnej aplikacji. Ta struktura jest następnie definiowana w Visual Studio i przy użyciu rozwiązania
dla aplikacji i przy użyciu projektu dla każdej warstwy naszej aplikacji. Czyli używamy rozwiązania, solucji dla całej aplikacji, a projektu używamy dla stworzenia konkretnej warstwy naszej aplikacji. Większość dzisiejszych aplikacji jest minimalnie podzielona, można powiedzieć, na takie trzy warstwy. Pierwsza warstwa to jest warstwa interfejsu użytkownika, która służy do tworzenia formularzy, do tworzenia jakichś stron, które są wyświetlane dla użytkownika. Ta warstwa obejmuje całą logikę wymaganą do kontrolowania i zapełniania elementów interfejsu użytkownika. Kolejną warstwą jest warstwa logiki biznesowej i w tej warstwie znajduje się większość logiki naszej aplikacji. Ta warstwa obejmuje całą logikę do wykonania operacji biznesowych. Projekt, który zdefiniowaliśmy do tej pory w tym kursie, zostanie właśnie zaimplementowany w warstwie logiki biznesowej. I wreszcie kolejna warstwa to warstwa dostępu do danych. Warstwa dostępu do danych zawiera kod, który służy do pobierania danych z bazy danych lub jakiegoś innego magazynu danych i zapisywanie tych danych z powrotem do bazy danych lub do jakiegoś innego magazynu danych, w których będziemy przechowywać dane naszej aplikacji. Niektóre aplikacje mają jeszcze dodatkowe warstwy w zależności od złożoności i projektu aplikacji. Wiele aplikacji zawiera warstwę wspólną. Jest to warstwa wspólnego kodu, który jest przydatny w całej aplikacji, a być może nawet w wielu aplikacjach. I wspólny kod może zawierać kod dla funkcji na przykład takich jak logowanie lub wysyłanie jakichś wiadomości e-mail do użytkowników. I teraz tak, każda z warstw naszej aplikacji jest zdefiniowana jako oddzielny projekt w ramach całego rozwiązania, które tworzymy w Visual Studio. I po utworzeniu kodu w każdym projekcie program Visual Studio tworzy odpowiedni komponent. I na przykład projekt interfejsu użytkownika może zostać skompilowany do pliku wykonalnego Exe. Na przykład warstwa logiki biznesowej, dla niej wynikowym komponentem będzie biblioteka DLL. Projekt dostępu do danych też zostanie skompilowany do wynikowego komponentu, którym będzie biblioteka DLL. I tak dalej. Dzielenie aplikacji na warstwy ułatwia nam pracę z każdą z warstw w naszej aplikacji. Jest również zgodny z zasadą enkapsulacji. Kod interfejsu użytkownika jest w warstwie interfejsu użytkownika. Następnie kod logiki biznesowej jest zwykle zawarty w warstwie logiki biznesowej. Kod dostępu do danych jest zawarty w warstwie dostępu do danych i tak dalej. A warstwy aplikacji ułatwiają także rozszerzanie tej aplikacji. I mając logikę biznesową oddzieloną od interfejsu użytkownika, można dodać interfejs użytkownika dla stron np. www do aplikacji komputerowej bez przerabiania lub przepisywania warstwy logiki biznesowej. I teraz, gdy wiemy, jak wyglądają warstwy, możemy rozpocząć tworzenie naszego projektu. Stworzymy sobie teraz nasz pierwszy komponent,
Będzie to komponent warstwy logiki biznesowej. Klasy, które do tej pory określiliśmy w naszym kursie, zawierają dane i przetwarzanie wymagane dla logiki biznesowej. Dlatego znajdują się w warstwie biznesowej. Dlatego, tak jak powiedziałem na początku, najpierw stworzymy projekt warstwy biznesowej. Zaczniemy więc od utworzenia nowego projektu. Widzimy w eksploratorze rozwiązania, zostało utworzone rozwiązanie Kaczorek, które ma w tej chwili jeden projekt i ten projekt nazywa się kaczorek.bl. Utworzona została również dla nas klasa domyślna, klas 1CS. Wygląda na to, że jesteśmy w tym momencie gotowi do napisania naszego kodu dla naszej aplikacji. I po zdefiniowaniu projektu warstwy biznesowej możemy teraz dodać klasy Entity do naszego projektu. Zaczniemy oczywiście od klasy klienta. Możemy usunąć klasę pierwszą, którą tutaj dodało nam Visual Studio automatycznie i dodać klasę klienta od podstaw, lub możemy po prostu zmienić nazwę klasy 1 na klasę naszego klienta. Zróbmy to. Zaznaczmy klasę prawym przyciskiem myszy i kliknijmy zmień nazwę. I zmieniamy nazwę na klasę klienta, czyli nazywamy naszą klasę klient. Klikamy Enter i w tym momencie Visual Studio informuje nas, że zmieniasz nazwę pliku. Czy chcesz także zmienić nazwy w tym projekcie dla wszystkich odwołań do elementu kodu klas 1? Oczywiście chcemy, aby to zrobił i w tym momencie również zmienił nam nazwę naszej klasy na klient. Także widzimy, że zmieniła się również nazwa naszej klasy w pliku kodu. Tutaj mamy klasę klienta. I teraz musimy się upewnić, że klasa, którą tworzymy, klasa naszego klienta ma publiczną dostępność. Więc nasz modyfikator dostępu jest tutaj ustawiony na public. Mamy modyfikator dostępu ustawiony na public. Gdy się tworzy nową klasę Visual Studio, no to domyślnie nie ma modyfikatora dostępu, więc musisz upewnić się, że jest ona zdefiniowana jako publiczna. Aby Wam to udowodnić, możemy dodać kolejną klasę do naszego projektu. Zaznaczamy go prawym klawiszem, wybieramy Dodaj, klasę. Mamy klasę, klasa 1. Nie będziemy zmieniać nazwy, bo chcę tylko Wam pokazać, że gdy dodajemy nową klasę, to nie ma ona modyfikatora dostępu public. Widzimy, nie ma tutaj modyfikatora dostępu public. Dlatego my się tutaj upewniamy, że mamy modyfikator dostępu public. Tą klasę oczywiście usuwamy, tej klasy oczywiście nie potrzebujemy. I teraz zapewnienie dostępu publicznego do klasy oznacza, że nasza klasa jest wywoływana z dowolnego innego projektu w ramach całego rozwiązania i dowolnego komponentu zewnętrznego. A my chcemy, aby inne komponenty naszej aplikacji używały tych klas Entity, więc chcemy, aby ta nasza klasa miała dostęp publiczny. Czyli mamy klasę klient, która ma dostęp publiczny, jest typu public. Zauważ, że każda klasa zdefiniowana jest typem. Podobnie jak string jest typem, liczba całkowita jest typem, także nasze klasy, które definiujemy, również są typami. I teraz dodajmy właściwości do naszej klasy klienta. Wcześniej w tym kursie zidentyfikowaliśmy kilka właściwości dla klasy klienta. Mamy tutaj naszą klasę klienta i pierwszą właściwość, którą zdefiniowaliśmy, to było nazwisko. Więc możemy teraz dodać tą właściwość do naszej klasy. Oczywiście mamy tutaj również właściwości jak imię, adres e-mail i pozostałe właściwości. Dobrze, także wracamy do Visual Studio i zdefiniujmy sobie nazwisko. Przypominając sobie to, co już wiemy,
Klasa powinna hermetyzować swoje dane. Oznacza to, że rzeczywiste dane są ukryte w klasie, a dostęp do tych danych jest zapewniony dzięki akcesorom. W kodzie dane są ukrywane przez zdefiniowanie prywatnego pola. No to teraz zdefiniujemy sobie takie prywatne pole, czyli private, i nasze pole ma się nazywać nazwisko, czyli będzie typu string i będzie to podkreśnik nazwisko. OK. Zdefiniowaliśmy nasze prywatne pole nazwisko i to pole będzie przechowywać rzeczywiste dane. I używa tutaj to pole modyfikatora dostępu private, aby zapewnić, że kod spoza tej klasy nie będzie miał dostępu do tego pola. Dane są dostępne dla innych części aplikacji za pośrednictwem właściwości C Sharp. I teraz dodamy taką właściwość dla naszego pola nazwisko. No to tutaj sobie teraz dodajemy właściwość. Właściwość jest oczywiście z modyfikatorem public, żeby była ona dostępna na zewnątrz dla naszego pola. Nasze pole jest typu string, czyli właściwość też będzie typu string i będzie to oczywiście nazwisko. I teraz w środku definiujemy akcesor getter. I akcesor getter będzie oczywiście zwracał nasze prywatne pole nazwisko, tak? I definiujemy również w naszej właściwości drugi akcesor setter, czyli piszemy sobie set i akcesor setter będzie ustawiał wartość naszego prywatnego pola nazwisko na value, czyli na tą wartość, która zostanie mu przekazana. Czyli w tym momencie zdefiniowaliśmy w naszej klasie prywatne pole nazwisko i właściwość, która nazywa się nazwisko, która obejmuje akcesory get i akcesor set. Właściwość jest często definiowana za pomocą modyfikatora publicznego, public, modyfikatora dostępu, co oznacza, że dowolny kod może użyć tej właściwości do pobrania, czyli wtedy używa gettera do pobrania danych lub settera do ustawienia danych. Jeśli chcesz, aby właściwość była dostępna tylko w ramach bieżącego komponentu, czyli naszej warstwy logiki biznesowej, no to wtedy dla naszego akcesora musisz użyć innego modyfikatora dostępu niż public i wtedy musimy użyć modyfikatora dostępu internal. I internal oznacza, że dostęp jest ograniczony do wewnętrznego kodu naszego komponentu, w którym jest zdefiniowany kod naszej klasy klient, czyli że dostęp ogranicza się do kodu naszej biblioteki Business Layer. I w takim przypadku każdy kod warstwy biznesowej może uzyskać dostęp do tej właściwości, ale kod w każdym innym komponencie, takim jak warstwa interfejsu użytkownika, którą stworzymy za niedługo, nie będzie mógł uzyskać dostępu do tej właściwości. W naszym przypadku chcemy zezwolić na dostęp do właściwości nazwiska z dowolnego komponentu. Dlatego udostępnimy go publicznie, czyli zmienimy modyfikator na public, bo chcemy, aby nasz komponent był dostępny publicznie, aby był również dostępny dla innych projektów naszego rozwiązania. Jak sama nazwa wskazuje, akcesor get uzyskuje dostęp do właściwości. W tym przykładzie kodu, który tutaj mamy, po prostu pobiera właściwość pola nazwisko, czyli to pole, i zwraca to pole do użytkownika. Jednak możemy tutaj w tym akcesorze, w tym miejscu, tutaj
dodać jakiś kod w naszym akcesorze GET, aby wykonać dowolną operację przed zwróceniem wartości. Czyli możemy tutaj napisać kod, na przykład, aby sprawdzić, czy użytkownik może uzyskać dostęp do tych danych, lub możemy napisać kod, który sobie nam sformatuje w jakiś sposób te dane lub przekonwertuje te dane. Czyli tutaj możemy dodać dowolny kod. Napiszmy sobie komentarz. Tutaj możemy dodać dowolny kod. Możemy również całkowicie opuścić ten akcesor GET. Moglibyśmy go całkowicie usunąć, jeśli chcielibyśmy zdefiniować właściwość, aby służyła tylko do zapisu. Natomiast akcesor SET jest wykorzystywany, gdy kod przypisuje wartość do naszego pola. Czyli ustawiamy jakąś wartość na naszym polu nazwisko. I tak jak w przypadku akcesora GET, możemy również dodać jakiś kod w tym akcesorze SET. Czyli możemy sobie skopiować ten komentarz i wstawić go tutaj, bo w akcesorze SET również możemy dodać jakiś kod do wykonania jakiejkolwiek operacji przed przypisaniem wartości. Możemy napisać kod, aby potwierdzić wartość przed przypisaniem jej, czyli że ta wartość jest prawidłowa. Możemy to zweryfikować, żeby użytkownik nie mógł po prostu wprowadzić jakiejś nieprawidłowej wartości. Lub możemy sformatować tą wprowadzoną wartość lub przekonwertować te dane, które są wprowadzane przed zapisaniem tych danych do pola. I również możemy całkowicie opuścić akcesor SET. Możemy również go usunąć i zrezygnować z niego, aby zdefiniować właściwość, która będzie tylko do odczytu. Oczywiście zobaczymy, jak te właściwości będą wywoływane i używane nieco później w tym rozdziale. Podsumowując, podczas definiowania właściwości należy zdefiniować zmienną przechowującą wartość, która jest polem pomocniczym. I trzeba zdefiniować właściwość C# z akcesorem GET i akcesorem SET, lub z akcesorem GET, lub z samym akcesorem SET. W wielu przypadkach jednak okaże się, że nie potrzebujemy pisać żadnego kodu w naszym getterze, czy też w naszym setterze. W takim przypadku możemy skrócić naszą składnię właściwości, używając czegoś, co nazywa się właściwością automatyczną. I składnia dla automatycznie zaimplementowanej właściwości wygląda następująco. Drugie pole, które mamy w naszej klasie klienta, to jest pole imię. I dodamy sobie teraz te pole imię, używając właściwości automatycznej. Czyli deklarujemy sobie właściwość automatyczną, która będzie oczywiście public. Imię będzie typu string i będzie to pole imię. I będzie miało oczywiście getter i setter. I to wszystko. To jest właściwość zaimplementowana automatycznie. Zwróć uwagę, o ile krótsza jest ta składnia. To jest cała składnia dla właściwości imię, a to jest cały blok wymagany dla nazwiska. Za kulisami oczywiście kod nadal tworzy pole prywatne, więc nadal masz tę enkapsulację. Po prostu nie musimy zarządzać tym polem. To pole jest zarządzane dla nas. Więc możemy uzyskać korzyści z enkapsulacji bez pisania tego całego kodu. A jest to tylko w przypadkach, w których nie potrzebujemy żadnego kodu w blokach GET i SET. Ponieważ tutaj nie dodajemy żadnego kodu, nie chcemy nic tutaj sobie weryfikować, nie chcemy żadnego kodu dodawać, no to jak nie chcemy dodawać, no to możemy sobie to skrócić do takiego zapisu, do właściwości automatycznej. Poświęćmy teraz chwilkę i porozmawiajmy o snippetach.
Snippety są to gotowe fragmenty kodu, które możemy wykorzystać w celu przyspieszenia pisania naszego kodu. I Visual Studio udostępnia zestaw snippetów, które są skrótami do pisania składni C#. Wypróbujmy teraz kilka snippetów. Gdy znamy już nazwę tego snippeta, tego fragmentu kodu, no to możemy po prostu wpisać tą nazwę. Czyli możemy sobie teraz wpisać prop i możemy nacisnąć dwa razy tab i został dodany dla nas ten snippet, ten fragment kodu. I teraz wykorzystując ten snippet dodamy sobie kolejną właściwość do naszej klasy i mimo, że specyfikacja tego nie wymagała, no to wiemy, że potrzebujemy unikalnego identyfikatora dla każdego klienta. Dodajmy więc identyfikator klienta. Będzie to liczba całkowita, więc możemy przejść ten zamiennik, bo chcemy liczbę całkowitą. Liczba całkowita no to będzie typu integer. To żeby przejść, nie zmieniać tego typu, klikamy tab i teraz możemy sobie zmienić nazwę naszego identyfikatora i wpiszemy klient ID i teraz możemy kliknąć dwa razy Enter i została dodana kolejna właściwość zaimplementowana automatycznie, do której dodania użyliśmy snippetu prop. Jest to bardzo szybki sposób na zbudowanie wszystkich właściwości dla naszych klas. W przypadku naszego identyfikatora klienta chcemy zezwolić na pobranie identyfikatora, ale nie chcemy dać mu możliwości, aby był ustawiany, ponieważ baza danych ustawi ten identyfikator dla nas i zwróci go nam. I abyśmy mogli użyć fragmentu kodu, tak jak to robiliśmy wcześniej, to usuńmy tą właściwość client ID i użyjmy teraz innego snippeta. Kolejnym snippetem będzie prop g, klikamy dwa razy tab i został dodany fragment kodu, który tak jak widzimy ma getter, ale ma prywatny setter. Więc zamiast całkowicie usunąć setter, co oznaczałoby, że nawet kod w naszej klasie nie mógłby go ustawić, możemy zamiast tego użyć prywatnego modyfikatora dostępu dla akcesora set. I teraz możemy ustawić tę właściwość w naszej klasie, ale żaden kod spoza naszej klasy nie będzie mógł teraz zrobić. I znów chcemy nazwać ten identyfikator client ID, czyli integer zostawiamy, naciskamy tab i zmieniamy na client ID i naciskamy dwa razy enter. No i mamy dodaną naszą właściwość, która ma prywatny setter i wykorzystaliśmy do tego celu snippet prop g. Dodajmy jeszcze jedną właściwość do naszej klasy klienta. Będzie to właściwość, która będzie przechowywać pełną nazwę klienta, czyli jego imię i nazwisko połączone razem. To dodajmy teraz taką właściwość. Będzie to właściwość publiczna, będzie zwracać oczywiście string i będzie ta właściwość nazywać się imię, nazwisko i ta właściwość będzie mieć tylko getter. I w tym getterze będziemy zwracać połączone imię i nazwisko, czyli imię, które łączymy z nazwiskiem, nazwisko i na końcu średnik. I to wszystko. Zauważ, że w tym przypadku nie mamy pola prywatnego, ponieważ nie wymaga to przechowywania żadnych danych. Właściwość ta korzysta już z pól, które już są zdefiniowane w naszej klasie. Z pola imię i nazwisko. A te pola już tu mamy zdefiniowane. Zauważ też, że właściwość ta ma getter, ale nie ma settera. A to dlatego, że żaden inny kod, nawet kod w naszej klasie, nie powinien mieć możliwości zmiany tej wartości. Teraz, gdy mamy już nasz pierwszy kod naszej logiki w naszej aplikacji, mamy nasz kod naszej pierwszej klasy
klienta, możemy napisać nasz pierwszy automatyczny test kodu. Do tej pory wygląda na to, że jesteś bardzo entuzjastycznie nastawiony do nauki języka C#. Gorąco zachęcam Cię do skorzystania z mojego kursu, korzystając z linku w opisie filmu. Dzięki temu możesz nauczyć się wszystkich podstawowych pojęć w uporządkowany sposób, bez konieczności skakania z jednego darmowego samouczka na inny. Dodatkowo kurs objęty jest 30-dniową gwarancją zwrotu pieniędzy. Jeśli nie będziesz zadowolony, możesz w ciągu 30 dni poprosić o pełny zwrot, bez zadawania pytań. Możesz uzyskać dostęp do kursu, klikając w link w opisie filmu. Mam nadzieję, że zobaczymy się na kursie, a teraz przechodzimy do następnego rozdziału. W tym momencie budujemy naszą warstwę biznesową naszej aplikacji i w tym momencie budujemy tą warstwę biznesową niezależnie od interfejsu użytkownika i w jaki sposób zamierzamy ją przetestować. Nie możemy przecież uruchomić komponentu DLL. Jest to niemożliwe. Najlepszym sposobem na przetestowanie kodu jest napisanie automatycznego testu kodu. Automatyczny test kodu jest to kolejny fragment kodu, którego jedynym przeznaczeniem, jedynym celem jest przetestowanie konkretnego fragmentu naszego kodu w naszej aplikacji, który już napisaliśmy. I zautomatyzowany test kodu jest oddzielnym projektem. I aby przetestować logikę biznesową, to projekt zautomatyzowanego testowania kodu musi odwoływać się do komponentu logiki biznesowej. Musi mieć odniesienie do tego komponentu. I zautomatyzowany test kodu może następnie utworzyć instancję klasy z warstwy logiki biznesowej i może użyć tej instancji, aby uzyskać dostęp do właściwości lub metod tej klasy. Wróćmy więc do Visual Studio i zbudujmy automatyczny test kodu. I zbudujemy teraz automatyczny test kodu dla naszej klasy klienta, czyli dla naszego projektu logiki biznesowej. Automatyczne testy kodu zazwyczaj lubimy umieszczać w oddzielnym folderze. Jak widzieliśmy na slajdach, aby nasz testowy komponent mógł uzyskać dostęp do warstwy biznesowej, musi mieć referencję do naszego projektu, naszej warstwy biznesowej. Musi mieć odwołanie. Więc możemy kliknąć prawym przyciskiem myszy tutaj na referencję. W tym wypadku to jest tutaj nazywane po polsku odwołania. Klikamy prawym i dodajemy referencję, czyli dodajemy tutaj odwołanie i dodajemy odwołanie do naszego projektu kaczorek.bl, czyli do naszego projektu, naszej logiki biznesowej i klikamy OK. I w tym momencie nasz projekt naszej logiki biznesowej został tutaj dodany do naszego projektu testów. Możemy sobie to zwinąć. W naszym projekcie testów jednostkowych Visual Studio dodał nam tu pierwszą klasę testów, która nazywa się Unit Test 1. Ona jest tutaj już otwarta i tak jak zrobiliśmy to, gdy stworzyliśmy klasę klienta, możemy również zmienić nazwę testu. I w tym momencie możemy dodać metodę do klasy dla każdego testu, który chcemy wykonać. Chcemy przetestować właściwość imię i nazwisko, więc jaki typ testu możemy chcieć napisać? No cóż, możemy chcieć test, aby przetestować, czy są zwracane prawidłowe wartości z naszej właściwości i możemy chcieć dodatkowe testy pod kątem nieprawidłowych wartości. Zróbmy może najpierw test dla prawidłowych wartości. Dobrze, no to zmieńmy na początek nazwę tej metody na coś, co ma sens, a chcemy testować naszą właściwość imię, nazwisko. No to zmieńmy nazwę tego testu na imię, nazwisko, test.
imię, nazwisko, test, tak? I teraz zwykle, gdy tworzymy kod naszych testów automatycznych, to wykonujemy trzy następujące czynności. Są to trzy etapy tworzenia automatycznego testu kodu. Pierwszym krokiem to jest sekcja aranż. Zaaranżuj test. I nazwiemy sobie tą sekcję aranż. To jest zaaranżuj test, czyli przygotuj test, można powiedzieć. Przygotuj test. Następnie jest druga sekcja, która nazywa się akt i w tej sekcji wykonujemy działanie. Działaj. Nazwiemy sobie działaj i trzeci etap testu, trzecia sekcja, to jest sekcja, która się nazywa assert i tutaj potwierdzamy nasz test. Nazwiemy sobie potwierdź test. Takie trzy sekcje. Tak więc każdy nasz test powinien składać się z takich trzech sekcji: arrange, act i assert. W sekcji arrange, zaaranżuj test, przygotuj test, możemy wykonać wszelkie potrzebne przygotowania. W takim przypadku, gdzie chcemy przetestować właściwość imię i nazwisko, no to z klasy klienta, no to musimy najpierw utworzyć wystąpienie klasy klienta, zanim będziemy mogli wywołać właściwość imię, nazwisko. Jak wspomnieliśmy wcześniej w tym kursie, stworzona przez nas klasa klienta jest typem, więc możemy zadeklarować zmienną tego typu. Możemy więc napisać tutaj klient. Klient. Mamy napisane klient. Ale jak widzimy, mamy tutaj błąd, daje nam to podkreślenie, czyli błąd i widzimy, że klient nie istnieje w bieżącym kontekście. No to jest wskazówka na temat tego błędu i jak możemy to naprawić. No cóż, tutaj trzeba dodać po prostu using do naszej logiki biznesowej. Dodajemy using i już nie ma błędu. Ilekroć dodajemy referencję, odniesienie do innego komponentu, to nie wystarczy. Musimy również poinformować plik kodu, w którym chcesz pracować z tym komponentem. I do tego właśnie służy instrukcja using. I teraz, gdy już nasz using jest już dodany, no to teraz nasz test może uzyskać dostęp do klasy klienta, która jest zadeklarowana w logice biznesowej kaczorek.businesslayer. Tak więc chcemy stworzyć zmienną, która po prostu będzie się nazywać klient. Klient i to definiuje zmienną obiektową, która będzie zawierała odniesienie, czyli referencję do naszego obiektu. Jaki obiekt chcemy do niej przypisać? Jaki obiekt chcemy jej dać? Chcemy nadać jej oczywiście nową instancję klasy. Czyli piszemy new, ustawiamy ją na nową instancję przy użyciu słowa kluczowego new. I teraz jaki obiekt chcemy stworzyć? No cóż, Visual Studio już nam tutaj podpowiada, widzimy, i mówi, że prawdopodobnie chcemy utworzyć nowego klienta. No to wybieramy klienta i na końcu średnik. Tak więc ten kod, który teraz napisaliśmy, tworzy instancję klasy klienta i przypisuje ją do zmiennej obiektowej zdefiniowanej jako typ klienta. Teraz, gdy mamy naszą instancję, możemy ustawić właściwość imię, nazwisko. Czyli teraz możemy napisać klient, odnosimy się do naszej zmiennej obiektowej i jak wpiszemy kropkę, no to mamy listę, gdzie mamy dostęp do wszystkich właściwości. No to my powiedzmy najpierw będziemy chcieli ustawić imię, tak? Ustawmy sobie imię na przykład na Robert. Ustawiamy na Robert i ustawmy sobie również nazwisko, czyli
czyli klient, nazwisko ustawmy na Kowal i na końcu średnik. No i ostatnią rzeczą, którą chcemy ustawić w tej sekcji, no to jest nasza oczekiwana wartość, jakiej się spodziewamy. A my spodziewamy się odzyskać ciąg znaków, który będzie połączeniem pola imię i nazwisko. Stwórzmy sobie teraz więc tutaj zmienną, która będzie typu string, będzie, nazwiemy ją sobie oczekiwana i tutaj oczekujemy, że będzie to Robert przecinek Kowal. Oczekujemy, że taka będzie wartość. Takiej wartości spodziewamy się w naszej właściwości imię, nazwisko. I na końcu średnik. I teraz w sekcji akt, w sekcji działaj, wykonujemy operację, którą testujemy nasz kod. Więc tutaj napiszemy sobie string aktualna, czyli to będzie ta aktualna wartość. Aktualna. I tutaj pobieramy aktualną wartość z naszej zmiennej obiektowej naszego klienta. I to będzie aktualna, no to będzie to imię i nazwisko. I oczekujemy, że ta aktualna to będzie Robert przecinek Kowal. No, czyli my tutaj wykonujemy tą testową akcję. Testujemy właściwość imię, nazwisko i pobieramy imię, nazwisko i umieszczamy ją w zmiennej aktualna. I ostatnim krokiem w tym przypadku, teraz w tym teście, jest przeprowadzenie tego testu, czyli wykonanie asercji, czyli potwierdzenie tego testu. Czyli przechodzimy do sekcji assert i potwierdzenie testu sprawdza, czy oczekiwana wartość, czyli to, co my oczekujemy, że będzie, jest zgodne z tą aktualną wartością, która zostanie pobrana przez właściwość imię, nazwisko. Możemy więc teraz tutaj skorzystać z asercji. Możemy użyć assert, tak, kropka i możemy wykorzystać metodę r equal i tutaj podajemy oczekiwaną wartość, expected, czyli oczekiwana, to jest ta nasza oczekiwana i następnie podajemy aktualną wartość, czyli tą naszą aktualną. Aktualna i to wszystko. I na końcu średnik. I w tym momencie napisaliśmy nasz pierwszy automatyczny test kodu. Teraz jesteśmy gotowi przeprowadzić test. Być może zauważyłeś już błąd, który popełniliśmy podczas definiowania właściwości imię, nazwisko, ale uruchommy nasz test i zobaczmy, w jaki sposób Visual Studio wyświetli nam nasz błąd. I jeśli nie masz otwartego eksploratora testów, to aby się do niego dostać, możemy przejść do zakładki test, okna i tutaj mamy eksplorator testów. Eksplorator testów otwiera się tutaj, możemy sobie go zadokować i tutaj wyświetlają się wszystkie nasze testy. No i mamy nasz test, imię, nazwisko, test. I możemy teraz uruchomić nasze testy z poziomu eksploratora testów, mówiąc uruchom wszystkie, albo możemy uruchomić testy zakończone niepomyślnie, testy nieuruchomione, albo uruchomić wszystkie testy, przekazane testy. Albo możemy kliknąć na wybranym i uruchomić wybrany test. My mamy jeden, to jakbyśmy go nie uruchomili, to za każdym razem uruchomimy nasz test. W tym momencie Visual Studio uruchamia nasz test. Visual Studio oczywiście najpierw zbuduje rozwiązanie, a następnie pokazuje wynik testu w eksploratorze testów. Jeśli klikniemy test, widzimy, że test świeci się na czerwono, czyli test zakończył się niepowodzeniem. Jeśli klikniemy nasz test, to tutaj w tym oknie na dole możemy sobie to rozszerzyć. To widzimy w dolnej części podsumowanie tego, na czym polegał problem. I tutaj widzimy, że mamy niepowodzenie, że oczekiwana wartość
to jest Robert, przecinek i jest spacja Kowal. No bo to jest ta nasza oczekiwana wartość. Robert, przecinek, spacja Kowal. Natomiast wartość rzeczywista, która została pobrana z naszej właściwości imię, nazwisko, to jest Robert, przecinek Kowal. Nie ma tej spacji. Zapomnieliśmy o dodaniu spacji w naszej właściwości. Możemy więc teraz wrócić do naszej klasy klienta i naprawić to, dodając spację. Czyli tutaj dodajemy sobie spację. Możemy zapisać i możemy uruchomić test ponownie. Uruchom wybrany test. Tak, uruchamiamy wybrany test i widzimy, test został uruchomiony i widzimy, teraz test jest na zielono. Teraz nasz test przeszedł. Wszystko jest prawidłowo. Tak więc w tym momencie mamy nasz pierwszy test udany, który testuje naszą właściwość imię i nazwisko. To teraz możemy sobie dodać testowanie pod kątem nieprawidłowych warunków. Nieprawidłowe warunki mogą być takie, że na przykład imię jest puste, zostanie nie wpisane, lub inny nieprawidłowy warunek, że na przykład nazwisko jest puste. Więc spróbujmy teraz stworzyć oba takie testy. Tak więc najpierw dodajmy sobie test, który będzie sprawdzał z pustym imieniem. Więc nie zamierzam ustawiać imienia, a potem będziemy zachowywać się tak samo jak przedtem i robić to samo. Także możemy sobie skopiować ten test, Ctrl-C, Ctrl-V, tak? I zmieńmy nazwę tego testu z imię, nazwisko, test na imię, nazwisko i to będzie imię puste. Imię puste. Test. Skoro imię będzie puste, no to nie będziemy ustawiać imienia. Nie ustawiamy imienia. Dobrze, skoro nie ustawiamy imienia, no to wartość oczekiwana powinna być same nazwisko. I ustawmy sobie jeszcze drugi test, gdzie będzie nazwisko puste. Kopiujemy. Będzie bardzo podobny. Oczywiście będzie się nazywał imię, nazwisko. I nie imię puste, tylko nazwisko. Nazwisko puste, test. I tutaj nazwisko będzie puste. Czyli imię będziemy ustawiać. Czyli możemy sobie tutaj dać imię. I oczekiwana wartość to będzie imię. Tak? No i mamy dwa dodane testy z nieprawidłowymi warunkami, gdzie mamy raz puste imię, a dwa puste nazwisko. Dodaliśmy dwa testy i teraz tutaj będziemy sprawdzać, czy jak ustawimy samo nazwisko lub samo imię, no czy dostaniemy samo nazwisko lub samo imię. No jak możemy się spodziewać, no to nie mamy specjalnego kodu w naszej właściwości imię, nazwisko, która by się pozwalała pozbyć tego przecinka. Także jak będzie ustawione samo imię, to będzie imię z przecinkiem, a nazwisko też będzie nazwisko z przecinkiem. Czyli te testy nie powinny przejść. No ale uruchommy sobie je wszystkie i zobaczmy, czy te testy przejdą. Uruchomiły się testy, no i mamy rację. Te dwa testy nie przeszły, zawodzą. No bo jak sobie zaznaczymy, możemy sobie teraz to troszeczkę rozwinąć i zobaczyć, no to widzimy. Wartość oczekiwana jest Kowal dla naszego, gdy mamy imię puste, to mamy nazwisko, że oczekiwane jest Kowal, a rzeczywiste nazwisko to jest przecinek, spacja, Kowal. No bo to zostaje dodane. Nie ma imienia, ale to zostało dodane. Natomiast w przypadku pustego nazwiska oczekujemy Roberta, a mamy Robert, przecinek i spacja. No bo w naszej właściwości to jest dodawane, niezależnie czy jest imię i czy jest nazwisko. A my byśmy sobie życzyli, że jeżeli jest ustawione same imię albo samo nazwisko, no to nie chcemy, żeby ten przecinek ze spacją był dodawany. No to zaktualizujmy nasz kod w naszej klasie klienta i spróbujmy jeszcze raz przetestować za chwilkę. Także jesteśmy w naszej klasie klienta i zamiast tutaj tylko tego
prostego łączenia nazwiska i imienia, to dodajmy trochę logiki, aby określić, czy potrzebujemy tego przecinka w naszym kodzie, czy nie, w zależności od tego, czy mamy tylko imię, czy tylko nazwisko. Czyli w naszym getterze powiedzmy, że tutaj zaczniemy od tego, że na samym początku będziemy zadeklarowali sobie zmienną string imię nazwisko, którą będziemy przypisywać samo nazwisko. Jest samo nazwisko. I teraz będziemy korzystać z instrukcji warunkowej if, gdzie będziemy sprawdzać, czy imię jest nulem lub jest, zawiera białe znaki tylko. Czyli korzystamy z klasy string is null or white space i tutaj przekazujemy imię, właściwość imię. I teraz, jeżeli nie jest, to dajemy tutaj negację, no to jeszcze w środku będziemy korzystać z drugiego ifa i będziemy sprawdzać, czy imię nazwisko ma nule i białe znaki. Czyli znowu korzystamy string is null or white space. Tu przekazujemy tą naszą zmienną imię nazwisko i również negację. Jeśli nie jest, no to wtedy nasze imię i nazwisko, nasza zmienna, która tutaj ma w tym momencie nazwisko, to będziemy dodawać do niej przecinek i spację. Natomiast tutaj w przeciwnym razie będziemy dodawać tylko imię. Bo to znaczy, że imię, nazwisko nie ma nazwiska. No to jak nie ma nazwiska, no to chcemy wyświetlić samo imię. A jak jest tylko nazwisko, no to chcemy wyświetlić też tylko nazwisko. Tutaj musimy oczywiście dać średnik i tu średnik. No i będziemy zwracać nie imię plus przecinek spacja, tylko w tym momencie będziemy zwracać imię, nazwisko, które będzie właściwie uzupełnione. Jeśli będzie to samo nazwisko, no to będziemy zwracać tylko nazwisko. Jeśli będzie to samo imię, no to będzie zwracane tylko imię. A jeśli będzie to imię z nazwiskiem, no to wtedy będzie zwracany jeszcze ten przecinek między imieniem i nazwiskiem. Teraz możemy to zapisać i możemy uruchomić wszystkie testy jeszcze raz. Dobrze, nasze testy się uruchomiły i wszystkie nasze testy nie przeszły. Te dwa przeszły, ale to nie przeszło. A to dlatego, że tu mamy oczekiwaną wartość Robert Kowal, a tu rzeczywistą Kowal Robert, czyli najpierw nazwisko. No tak, no bo myśmy tu wcześniej mieli tak, że najpierw jest imię, czyli pierwsze ma być imię, a tutaj ma być nazwisko. I teraz jak zapiszemy, tak, i uruchomimy nasze testy, no to teraz wszystkie testy przejdą. Nasze testy się uruchamiają i w tym momencie te testy nie przeszły. Tak, tak, teraz te testy nie przeszły, no bo jak tu zmieniłem z nazwiska na imię, a tu zmienię na nazwisko, no to tutaj jeszcze powinienem sprawdzać nie imię i no w tym momencie nazwisko. I teraz jeżeli mam imię, no to imię jest przypisywane do naszej zmiennej imię, nazwisko. Jeśli mam nazwisko również, no to jeszcze jest dodawany przecinek, spacja i będzie dodawane nazwisko. Natomiast jeśli będę miał same nazwisko, no to będzie dodawane nazwisko. I teraz jest wszystko dobrze. I teraz jak uruchomimy wszystkie testy, no to teraz wszystkie testy już na pewno przejdą. I teraz wszystkie testy przeszły. Tak więc w tym momencie mamy trzy udane testy, zarówno testujące nasz warunek prawidłowy, gdzie ustawiamy imię i nazwisko, jak i dwa testujące nasz nieprawidłowy stan, gdzie ustawiamy tylko nazwisko i tylko imię. I wtedy oczekujemy, że nie będzie tego
przecinka i spacji. No i teraz musieliśmy zmodyfikować odpowiednio nasz kod, że gdy mamy tylko imię lub tylko nazwisko, żeby nie był dodawany przecinek ze spacją. I tak to zostało zmodyfikowane, że teraz gdy dostajemy albo samo nazwisko, albo samo imię, no to nie jest dodawany ten dodatkowy przecinek ze spacją. I teraz widzimy, dobrze zmodyfikowaliśmy nasz kod i wszystkie testy przechodzą. Także mamy 3 udane testy. Porozmawiamy teraz trochę o pracy z obiektami, zanim przejdziemy dalej do kodowania w naszej aplikacji. Najpierw sprawdźmy, jak utworzyć nowy obiekt. Obiekty są tworzone przy użyciu słówka kluczowego new, po którym następuje typ obiektu, który chcemy utworzyć, i nawiasy. Spowoduje to utworzenie nowej instancji klasy klienta. Możesz przypisać wynikowy obiekt do zmiennej obiektowej. I typem zmiennej obiektowej jest typ utworzonego obiektu. I zmienna obiektowa zawiera oczywiście odniesienie do obiektu, czyli odniesienie do nowo utworzonej instancji. Podczas definiowania zmiennych obiektów lokalnych, zamiast deklarowania określonego typu, możemy użyć słówka kluczowego var. Var definiuje niejawnie typowaną zmienną lokalną. Niejawnie typowana zmienna lokalna jest oczywiście silnie typowana, tak jakbyś zadeklarował ją z odpowiednim typem. Używanie var po prostu skraca składnie i może ułatwić czytanie kodu w przypadkach, w których typ jest oczywisty. Tak jak tutaj, oczywistym jest, że typ tworzonego obiektu to typ klient. Gdy mamy zmienną obiektową, możemy użyć zmiennej obiektowej, aby uzyskać dostęp do właściwości klasy. Oto jest kod klasy naszego klienta, jaką mamy do tej pory w naszej aplikacji. Użyliśmy pełnej składni właściwości dla właściwości nazwisko i automatycznie zaimplementowanych właściwości dla imienia, adresu e-mail i identyfikatora klient ID. Dla właściwości imię i nazwisko zdefiniowaliśmy właściwość, która jest tylko do odczytu, definiując getter, ale nie zdefiniowaliśmy setera. Przypisujemy wartość właściwości ze znakiem równości, tak jak przypisujemy wartość do zmiennej. Ponieważ przypisujemy wartość do właściwości, ten kod wykonuje polecenie ustawiające wartość i w tym przypadku po prostu przypisuje wartość do pola nazwisko na Nowak. Ustawiamy też imię. Mimo że ta właściwość korzysta z automatycznie zaimplementowanej składni właściwości, to ten kod nadal wykonuje ustawienie wartości i przypisuje tą wartość do ukrytego pola imię na Tomasz. Możesz pobrać wartość właściwości po prostu odwołując się do niej. Ponieważ odwołujemy się tutaj do właściwości imię i nazwisko, to ten kod wykonuje procedurę pobierającą i w tym przypadku zwraca pełną nazwę, którą będzie Tomasz Nowak. Obiekty są typami referencyjnymi, są typami odniesienia. I zmienne typów referencyjnych przechowują odwołanie do ich danych. Zmienne typów wartościowych, takich jak liczby całkowite, przechowują swoje dane bezpośrednio. I teraz zasadnicze pytanie. Dlaczego to ma znaczenie? Cóż, oto zrobimy teraz taki mały quiz. W tym pierwszym przypadku definiujemy tutaj liczbę całkowitą, liczba 1, i ustawiamy ją na wartość 100. Następnie definiujemy sobie drugą liczbę całkowitą, którą zadeklarowaliśmy jako liczba 2, i ustawiamy ją na wartość naszej liczby 1. Następnie co robimy, to ustawiamy wartość liczby 2 na nową wartość, przypisujemy jej 200. I czym jest w tym momencie ta nasza liczba 1? Jaką ma wartość? Aby znaleźć odpowiedź, rozważmy ten przykład jeszcze raz. Deklarujemy więc liczbę 1 i ustawiamy ją na wartość 100. Następnie deklarujemy liczbę 2
i ustawiamy ją na równą liczbie 1, która kopiuje wartość 100 do liczby 2. Następnie zmieniamy liczbę 2 na 200. I czym jest liczba 1 w tym momencie? No wciąż jest to 100. A teraz spójrzmy na to, co dzieje się, gdy robimy to samo, tylko robimy to z typami referencyjnymi, z typami odniesienia. Deklarujemy, że mamy klienta pierwszego i zostanie on utworzony nowym klientem. Następnie tego klienta pierwszego ustawiamy mu imię na Tomasz. Następnie co robimy? No to deklarujemy klienta drugiego, klient 2 i ustawiamy go na wartość klienta pierwszego. A następnie zmieniamy imię na Jacek. I czym w tym momencie jest nasz klient pierwszy imię? Dobrze, no to przeanalizujmy to jeszcze raz, aby to dobrze zrozumieć. Tak więc najpierw deklarujemy klienta pierwszego, który odwołuje się do nowego klienta. Następnie definiujemy imię dla tego klienta na Tomasz. Następnie tworzymy drugą zmienną klienta 2 i odnosimy się do tego samego klienta, klient 1. I w tym momencie, ponieważ są to typy odniesienia, to zarówno klient 1, jak i klient 2 odnoszą się do tego samego klienta. Więc jeśli zmienimy imię klient 2 z Tomasz na Jacek, no to czym jest klient 1 imię? To jest Jacek, ponieważ obaj wskazują tego samego klienta. Kolejną ważną rzeczą, o której chcę wspomnieć, to jest modyfikator static. Modyfikator statyczny deklaruje element należący do samej klasy, a nie do obiektu klasy, nie do instancji klasy. I dostęp do niego odbywa się za pomocą nazwy klasy, a nie zmiennej obiektowej tej klasy. To może mieć więcej sensu w przykładzie. Przejdźmy do Visual Studio. Wróciliśmy w tym momencie do Visual Studio i ponieważ do tej pory głównie pracowaliśmy z właściwościami, użyjmy słowa kluczowego static w odniesieniu do właściwości. Wróćmy do naszej klasy klienta i dodajmy jeszcze jedną właściwość, a my dodamy ją sobie tutaj na samej górze. Dodamy ją tutaj. Zróbmy automatycznie zaimplementowaną właściwość, więc skorzystamy z snippetu prop i nazwiemy tą właściwość oczywiście licznik. Integer, tak? Właściwość licznik. Dwa razy enter. No i musimy dodać słowo kluczowe static, bo chcemy, aby ta właściwość była statyczna. Czyli mamy naszą właściwość public static integer licznik. I kiedy używamy statycznego modyfikatora do zadeklarowania elementu, to ten element należy do samego typu, w tym przypadku do klasy klient, a nie do konkretnej instancji. Aby zobaczyć, jak to działa, wróćmy do projektu testów automatycznych. I teraz przechodzimy do naszych testów i w naszych automatycznych testach kodu zdefiniujmy jeszcze jedną nową metodę testową, którą nazwiemy static test. No to dodamy sobie tutaj kolejną metodę. Może ja sobie to skopiuję. Dodam tu. To wszystko sobie usunę i nazwę tą metodę static test. Static test i teraz tutaj będziemy tworzyć kilka instancji klasy klienta. Będzie klient KLN1 równa się klient, tak? Czyli tworzymy sobie pierwszego klienta KLN1 imię, powiedzmy. Oczywiście jak tworzymy nowego klienta, no to musimy użyć słówka kluczowego new. I teraz ustawiamy naszemu klientowi imię. Ustawiamy, powiedzmy, imię na
Jacek. I teraz skopiujemy sobie tego naszego klienta. Mamy trzech klientów. To będzie KLN2. I to będzie klient trzeci. To będzie Jacek. To będzie Maciek. Irek. Mamy trzech klientów. Tworzymy oddzielnych klientów. Wszyscy to są nowi klienci, ponieważ używamy słówka kluczowego new dla każdego z tych klientów. Więc jeśli używamy zmiennej instancji K1, no to IntelliSense, możemy sobie tutaj to nawet pokazać. Używamy KL1 i dajemy kropkę i widzimy, mamy wszystkie właściwości, do których się możemy odwołać. Czyli mamy e-mail, imię, nazwisko, klient ID, imię, nazwisko, ale nie możemy odwołać się do właściwości statycznej, licznik. Nie ma tej właściwości. Aby odwołać się do właściwości statycznej, musimy użyć samej klasy, czyli możemy odwołać się do klasy i teraz jak damy kropkę, to mamy właściwość statyczną licznik. Tak więc odwołujemy się tutaj do właściwości statycznej klasy i możemy na przykład sobie zwiększyć właściwość tego licznika o 1 i możemy sobie ten kod stąd wyciąć i tutaj jak tworzymy pierwszego klienta, to możemy się odwołać do tej właściwości statycznej licznika i zwiększyć właściwość licznika o 1, czyli że utworzyliśmy pierwszego klienta. I tutaj, gdy tworzymy drugiego, możemy również zwiększyć nasz licznik o 1, bo tworzymy kolejnego klienta i tutaj zwiększyć nasz licznik klasy klienta o 1, no bo tworzymy trzeciego klienta. Następnie w sekcji Assert będziemy chcieli sprawdzić, czy nasz licznik referencji naszych klientów ma wartość 3. Utworzyliśmy trzech klientów, czyli nasz licznik na naszej klasie klient powinien wynosić 3. To możemy to sprawdzić, odwołując się do Assert, tak? R equal i tutaj wartość oczekiwana. No to oczekujemy, że będzie 3, a wartość aktualna, no to będzie nasz klient. Odwołujemy się do naszej klasy klienta i do właściwości licznik, właściwości statycznej, która jest dostępna na naszej klasie klienta. I to powinno wynosić 3, no bo zostały utworzone 3 instancje, a po utworzeniu każdej instancji zwiększaliśmy licznik na naszej klasie klienta. I teraz możemy zobaczyć, czy ten test przechodzi i możemy uruchomić nasze testy. Uruchommy wszystkie testy. W tym momencie Visual Studio uruchamia wszystkie testy. Testy zostały uruchomione i widzimy, że nasz test przeszedł. Więc użycie statycznego modyfikatora dostępu pozwala zadeklarować członków, którzy faktycznie należą do samej klasy. Do samej klasy, a nie do instancji tych klas. Zobaczymy więcej o modyfikatorze statycznym jeszcze później w dalszej części tego kursu. Na razie sobie zapamiętaj, że modyfikator static pozwala zadeklarować członków, którzy faktycznie należą do samej klasy, a nie do instancji klasy. Mamy zadeklarowanego w naszej klasie klienta właściwość licznik jako statyczną, i ona jest wtedy dostępna na poziomie klasy. Klient i tu mamy dostęp do licznik. Natomiast na poziomie instancji tej klasy nie mamy dostępu do tej właściwości. Bo tu mamy dostęp do właściwości instancji klasy, a nie do statycznych. Statyczne są dostępne na poziomie klasy.